Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos, a dzisiaj ruszamy na polskie Grand Prix, czyli na Węgry. Od roku 1986 Formuła 1 gości na tym właśnie torze pod Budapeszczem. Budapeszczem, no brawo Rulalos. Pod Budapeszczem na Hungaroringu, a więc obiekcie wybudowanym w zaledwie 8 miesięcy, gdzie z każdej trybuny, takie było zresztą założenie, widać każdy fragment toru. Tor, który nie jest zbyt długi, tutaj czasy okrążeń są naprawdę niewielkie. Widzimy, że zaledwie 4381 metrów, 14 zakrętów. Potworny docisk jest tutaj wymagany, wręcz porównywany może nie do samego Monako, ale często bolidy, które były w Monako dobre, tu też będą odpowiednie, dlatego że tutaj ta moc silników nie jest aż tak bardzo istotna. Jak widzimy, z czołówki będą startować Red Bulle i Mercedesy, natomiast my będziemy dzisiaj troszeczkę dalej, dopiero miejsce 14 w kwalifikacjach, więc generalnie szału nie było. Tak można powiedzieć, natomiast na tym torze tak boty są źle zbalansowane, znaczy źle, bardzo są mocne boty, że to jest naprawdę dobre miejsce, uważam. Także mam nadzieję, że jakoś postaramy się w wyścigu przebić, niby powinno być lepiej, bo w kwalifikacjach boty odwalają cuda, ale nie chwalmy dnia jeszcze przed zachodem słońca, nie obiecuj może sobie za dużo, po prostu, żeby dzisiaj było dobrze. Mam nadzieję, że po tym feralnym wyścigu w Niemczech, no uda nam się jednak być bardziej szczęśliwym na starcie. No dobra, czas poznać pozycję kierowcę. Pozycje kierowców na starcie. Z pole position, tak jak powiedziałem, Red Bull. Pierre Gasly, proszę bardzo, obok niego ustawi się 7-krotny zwycięzca na Węgrzech Hamilton. Dalej Bottas, Verstappen, Sebastian Vettel oraz Sergio Perez, Devon Butler, Lando Norris, no i Williamsy, Russell przed Kubicą. Grosjean, Ricardo, Hulkenberg, Nowak, Leclerc, Kwiat, Magnussen, Raikkonen oraz ostatniego rzędu będą startować Lance Stroll oraz Antonio Giovinazzi. Tak jak zapowiadałem sobie w głowie, strategia oczywiście tak jak w zeszłym roku, czyli startujemy na oponach pośrednich, kończymy na oponach twardych. Myślę, że tak będzie dużo lepiej, bo tutaj opony niby nie dostają tak bardzo w kość, ale miękkie dostają w kość. Także tutaj z tym jest największy problem. No i co? Właśnie strategia, która wybrana, żebym to wiedział. Dobra, ta. Okej, ruszamy. Prawie tradycyjnie, jak zawsze na początku, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli wam się odcinki podobają, do kliknięcia w dzwoneczek, ponieważ teraz odcinki są dużo częściej niż były do tej pory w wakacje. No i co? No i oczywiście do zaglądania do opisu, gdzie macie wszystkie potrzebne linki do innych rzeczy, nie tylko do subskrypcji, ale również do fanpage'a na Facebooku, do Discorda, do Twittera itp. itd. I oczywiście do najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Tam również znajdziecie odpowiedzi może na pytania, na które chcecie mi zadać. Warto tam zaglądać. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie na pewno te sytuacje kontraktowe, które miały miejsce w czwartek przed Grand Prix Singapuru. Ja nagrywam ten odcinek w piątek, czyli dzień później. Samo Grand Prix Singapuru mówimy sobie w późniejszych odcinkach, bo to jest dosyć długie Grand Prix, więc chciałem tam po prostu się osobno skupić na tym. A myślę, że o sytuacji Kubicy i o sytuacji Hulkenberga warto coś niecoś wspomnieć tak w osobnym filmie, ponieważ tu też trzeba będzie trochę się na ten temat wypowiedzieć. Dobrze, proszę Państwa, my już docieramy powoli na pola startowe. I co? Zacieramy ręce, nie wiem, czy to słychać na mikrofonie, ale zacieramy ręce, by było po prostu jak najlepiej. No i co?
Powodzenia sobie życzymy. Zły start. Znowu zły start. To jest długi dojazd do pierwszego zakrętu. Kilkaset metrów. Ale w sumie nie straciliśmy tak dużo czasu. Jestem trochę zaskoczony. No, teraz Dave Bomb jest potężny, potężny do hamowania do pierwszego zakrętu. I udało się przeskoczyć już na miejsce 12. Co się stało? Bardzo tutaj źle kierowcy pojechali. Bardzo wolno. Bardzo asekuracyjnie. Dwie Renówki z przodu. No, tutaj wymagany jest duży docisk, więc to nie jest tor na pewno dla Renault. To nie jest tor dla francuskiego zespołu. Hülkenberg widzimy przed Ricardo. Jeszcze jest Hülkenberg. Jeszcze jest Hülkenberg w Formule 1. No zobaczymy, jak to się ostatecznie skończy. Jest bardzo ciekawy zakręt, który właśnie mogę przejechać, odpuszczając tylko gaz. Nawet nie muszę hamować, jak jadę na miękkich oponach. Ciekawe w ogóle to jest. Nie, 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 Rulalos, tutaj trochę przesada by była. Jest to dosyć ryzykowne. Lepiej tutaj trzymać zimną krew i mieć w atucie jedną rzecz, czyli jeden pit stop. Tak jak kierowcy z tyłu, bo z kierowcy z przodu oczywiście kali na dwa pit stopa. Tutaj pozycja na torze jest kluczowa. Ależ wolny Ricardo. To się właśnie bardzo ciężko wyprzedza. Ale lepsze odpowiednie okoliczności na pewno się da. Proszę bardzo, ależ Dave Bomb na Ricardo. No proszę, zrobiłem to tak jak on. Robił to z najlepszymi kierowcami na świecie. Chociażby z Bottasem w Chinach w 2018 roku. Dobrze, tutaj właśnie poprawiłem się, tutaj już mogę oficjalnie już powiedzieć, o ile względem zeszłego sezonu, o 2,5 sekundy. Żółta flaga, chyba kolizja jest z Haas, problem jakiś tam z tyłu widziałem. Oj, 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 co tam się wydarzyło najlepszego? Dlaczego tutaj dopiero mogę to oficjalnie powiedzieć? Dlatego, że tutaj właśnie wyszedł patch na osiągi. Więc McLaren poprawił się względem zeszłego roku o, proszę Państwa, 2,5 sekundy. Coś takiego. Na tym torze oczywiście, bo wiadomo, w zależności od toru to będzie się zmieniało. To jest niesamowite. Wyścig akwale to jest niebo i ziemia w ogóle, jeśli chodzi o osiągi botów. No to jest niesamowite. Zobaczcie, jaką mam przyczepność w trzecim sektorze. No podwozie w McLarenie jest dosyć dobre. W ogóle nasz bolid jest dobry. Trzeba tak powiedzieć. No Hülkenberg teraz nie ma DRS-u oczywiście. Tutaj się niby ciężko wyprzedzać. No ale jednak Nowak próbuje zaprzeczyć rzeczywistości. Piękny atak teraz na Nico Hülkenberga. Zakończony powodzeniem. I jest już miejsce, proszę Państwa, 12. Ale się przebijamy z tyłu. Coś pięknego. No właśnie, przed nami słuchajcie Romain Grosjean, kierowca, który wydawało się, że pożegna się z tym sportem. No jednak osiągi jego w tym roku i nawet w zeszłym sezonie na początku, no były, no co by nie ukrywać, słabe. Ale jednak Intersteiner postanowił mu dać kolejną szansę na przyszły rok w Haasie. Chyba tylko na przyszły rok, przynajmniej na razie taki jest jego kontrakt. Po rozmowach z Jimem Haasem okazało się, że pozwolili po prostu zaufać kierowcy, którego znają od początku istnienia zespołu Haasa, bo pamiętajmy, że Grosjean właśnie jest w Haasie od początku istnienia tego zespołu. Poza tym argumentem było też to, że Grosjean sam zaproponował to, żeby wrócić do konfiguracji z Australii. Co się oczywiście opłaciło, więc takie były argumenty Gintera Steinera właśnie, że go znają, znają jego mocne, znają jego słabe strony i wiedzą po prostu, że ma teraz gorszy czas i wiedzą, że stać go na lepiej. No, oczywiście w padoku wybuchła burza, no bo trochę się wszyscy z tego śmiali, bo czy zaufanie jest lepsze od osiągów? Widocznie czasem w pewnych okolicznościach tak się okazuje, że tak jest. Cały czas się zastanawiam. No niby Günther Steiner zaprzecza tej mojej tezie, że to wszystko przez to, że nie chcieli Magnussena i Hülkenberga w jednym zespole. No nie wiem, no na pewno coś w tym było też. Też to byłby pewnie jeden z argumentów. Natomiast no wiadomo, że tego publicznie nikt nie powie po prostu, wiadomo, nie? Ale co ciekawe, sytuacja jest o tyle interesująca, że przecież Nico Hülkenberg twierdzi, że Haas mu zaproponował kontrakt. I byli nawet w zaawansowanych rozmowach, a Günther Steiner tego nie powiedział. Także tam naprawdę jest jakaś burza, jest jakaś tam dziwna atmosfera wokół tych dwóch panów. Także no tak to się wszystko skończyło. No a Hülkenberg jest na lodzie tak naprawdę, bo gdzie może szukać miejsca? No właściwie jedynym zespołem jest Alfa Romeo i Williams oczywiście, tylko że tak. Hülkenberg nie ma sponsorów, to jest jego problem. No i poza tym, no nie wiem, czy w Williamsie. W Williamsie jest Latifi, który ma pieniądze, przynosi oczywiście do zespołu, także on tam raczej ma pewne miejsce, gdy zdobędzie oczywiście super licencję. Natomiast w Alfie Romeo oczywiście to miejsce okupowane jest przez Giovinazziego, bo Kimi Räikkönen ma kontrakt na przyszły sezon. Kubica zjeżdża do alei serwisowej. Ma chyba opony miękkie, będzie zmieniał teraz na inną mieszankę, tak jest, dobrze mówiłem.
No więc wiecie, no. W Alfie Romeo to miejsce Dovinaciego jest też oklepane przez Ferrari, prawda? Bo Raikkonen oczywiście nie odda swojego miejsca, przynajmniej w roku 2020. Także no ciekawie to się zapowiada naprawdę z Hulkenbergiem, czy w ogóle znajdzie miejsce. No, Giovinazzi oczywiście nie ma kontraktu na przyszły rok, no ale tak jak powiedziałem, no to jest miejsce, które Ferrari tak naprawdę zapewnia, więc tutaj to zależy od Ferrari. Tak naprawdę większe szanse by miał już w tym momencie Kubica, który ewentualnie by wrócił do Ferrari jako może kierowca w symulatorze, w ogóle też o tym zaraz powiem. Chociaż Robert Kubica sam zaprzecza temu i mówi, że chciałby się wścigać i będzie się ścigał w przyszłym roku. Ale na chwilę się wyciszę z tej mojej gadaniny, bo tutaj się dzieje. Bardzo wolno Bottas, bardzo wolno George Russell i bardzo wolno Romain Grosjean, aż Nowak musiał zwolnić, musiał odpuścić troszeczkę swoje naprawdę doskonałe tempo, bo tutaj, no naprawdę, co się dzieje w ogóle? Grosjean, problem teraz, będzie wolny. Proszę bardzo, problem, błąd Grosjeana i uda się. Tak jest, brawo, świetny atak, bez DRS-u oczywiście wyprzedzanie. Też warto to zaznaczyć. Systemu, który może od roku 2021 będzie zaniechany na niektórych torach. To jest też ciekawe. A, Bottas miał miękkie opony, nie miał już ich po prostu, skończyły mu się. No, także reasumując, Nico Hülkenberg, tak naprawdę wydaje mi się, że on przespał w ogóle te momenty w swojej karierze. On, gdyby chciał być tym mistrzem świata w Formule 1, to musiałby coś po prostu działać, żeby być w najlepszym zespole. A on, właściwie mam wrażenie tylko, że opierał się na swoim talencie, ale gdyby zdawał sobie sprawę z tego faktu, że on jest kierowcą ze środka stawki, dobrym, nigdy nie osiągnął podium, że te wszystkie okazje, jakie miał na podium, chociażby w Baku niedawno, czy ostatnio świeży przykład w Niemczech, po prostu zaprzepaszczają go całkowicie, nie? I może ma to pozytywne w tym Williamsie, ale to wynikało z tego, że po prostu zdążył jeszcze w odpowiednich warunkach pogodowych, tam jak najpóźniej wyjechał na kwalę i miał pole position, a potem przepadł w wyścigu tak naprawdę, nie? Więc no jego argumenty są naprawdę zerowe. W sensie takie, że on marnuje swoje szanse, a jest kierowcą, który ma ogromny bagaż doświadczenia, nie ukrywajmy. Że on w Formule 1 ściga się już bardzo długo. Miał jeden sezon już przerwy w 2011. No ale cóż, no, tak to się układa, co tu zrobić? Tak naprawdę jest ogromna szansa na to, że Nico Hülkenberga nie zobaczymy, ale uważam, że to byłaby tylko i wyłącznie jego wina, bo on po prostu nie działał nigdy w tej kwestii, żeby być po prostu lepszym. Nie ma właśnie tych sponsorów, co jest też ciekawe. Tak mówiąc dokładniej, Nico Hülkenberg nie ma wsparcia takiego dużego koncernu, chociażby paliwowego. Właściwie, on się opiera tylko na talencie, nie? Co oczywiście jest w sumie teoretycznie poprawne, ale z drugiej strony dzisiejsza Formuła 1 jest zupełnie inna, nie? Więc może być tak, że Hülkenberg zostanie po prostu na lodzie i zobaczymy go albo później, albo w ogóle, albo w innej serii. To, co mówiłem też już w odcinku z Niemiec, że może Le Mans, bo tam kiedyś już był, no ale nie wiem, czy Le Mans by go interesowało. Porsche w sumie już nie ma też. Zresztą był niemiecki zespół, więc było mu też łatwiej. Ale tam w sumie szykują się też zmiany w Le Mans, będą hypercary. Zobaczymy. Taka jest przyszłość Hülkenberga na razie. Zerowa. Nie ma na razie. Parę najbliższych tygodni będzie po prostu kluczowe, taka jest prawda. Bottas nie ma opon, nie ma na pewno już opon, nie ma już przyczepności. Próbuje teraz nowa chyba. Tak jest! Piękny atak. Nie było sensu się za nim trzymać, za nim się ciągnąć. Trzeba było to skończyć. I jest Nowak na pierwszym miejscu. Spijał 14 na razie. I można cisnąć, bo tempo jest dobre. No niestety, być może będzie tak, że Nico Hülkenberg zostanie zapamiętany jako ten kierowca Formuły 1, który przejechał najwięcej wyścigów w swojej karierze i nie zdobył nawet podium. A Robert Kubica, który ogłosił niedawno, że odchodzi z Williamsa, postąpił taką, a nie inną decyzję. To, czy ta decyzja będzie słuszna, przekonamy się oczywiście za jakiś czas. Tego jeszcze nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Na pewno jest to decyzja, która teraz wydaje się słuszna, no bo pozycja Williamsa jest tragiczna. Po prostu nie zaoferowano Robertowi tego, czego chciał. No i sponsor też Roberta Kubicy, no nie dostał tego, czego chciał, w związku z czym po prostu umowa została zerwana. To samo, co zrobił też Sirotkin, czy tam SMP Racing dokładniej, z Williamsem w ubiegłym roku. I myślę, że jest to decyzja, która no, otwiera Robertowi dużo możliwości. Jakby trzeba dziękować Williamsowi za to, że on zaufał Robertowi Kubicy, bo pamiętamy o tym, co było rok temu, co było dwa lata temu, tak? On spędził w Williamsie spędził Robert dwa sezony. Zaufali Robertowi, zaufali temu, że jego sprawność fizyczna jest na odpowiednim poziomie. Coś, z czym tak naprawdę dużo osób miało ogromne wątpliwości, czy Robert Kubica w ogóle podołał. Myślę, że Robert Kubica udowodnił w tym sezonie niedowiarkom, chociaż on właściwie nie musi nikomu nic udowadniać, że potrafi się ścigać, że jego sprawność fizyczna, którą ma w prawej ręce,
Wystarczy do tego, żeby kierować bolidem Formuły 1. Wystarczy, żeby skręcić w Monako. Wystarczy, żeby ścigać się na deszczu. Bo w tych kluczowych momentach, czyli właśnie w tych sytuacjach, kiedy Robert musiał pokazać to, że jest po prostu najlepszy, zrobił to. Także tutaj pozycja Roberta jest ciekawa. Co będzie robił w przyszłym roku, tego nie wiadomo. Oczywiście pytacie się mnie, gdzie może trafić. No też odpowiadam tak samo jak w przypadku Hülkenberga. No Alfa Romeo może oczywiście tam trafić, jasne, tak. Tylko pytanie, co wtedy z Ferrari, prawda? Ale właśnie, tutaj pojawia się ciekawa kwestia. Bo jeżeli Ferrari, to mówiło się kiedyś tam o symulatorze Ferrari. Pamiętamy, to była jedna z ofert, która do Kubicy spłynęła w tamtym roku. Robert ją odrzucił, bo chciał spróbować się ścigać. Żeby nie powiedzieć sobie za parę lat, że kurde, no nie spróbowałem, a była taka szansa, nie? No. I dobrze, że spróbował. I fajnie, że pokazał się z, uważam, bardzo dobrej strony, wbrew pozorom temu, co dużo osób sądzi. Pamiętam, jak miał w ogóle ciężko. To już w ogóle nawet o tym nie będę mówił, nie? Jak miał ciężko. W każdym razie... William, wiecie, Ferrari, Alfa Romeo, no tu już są jakieś tam powiązania. No to może być ewentualna droga do powrotu w 2021 roku, bo na gridzie w 2020 no musiałoby się dużo rzeczy wydarzyć, powiem szczerze. Tutaj mówi się, największe plotki są o Racing Poincie i o posadzie trzeciego kierowcy, plus o łączeniu tego ze startami w innej serii. No właśnie, tutaj się często mówiło o tych DTM-ach i tak dalej. Czy to będą DTM-y? Nie mi to oceniać, nie mam pojęcia. Nie wiem, co tam się dzieją za rozmowy. W każdym razie, na pewno ta decyzja Roberta Kubicy, którą podjął, jest czymś spowodowana. Na pewno. On na pewno czegoś szuka. Zresztą tak samo jak sponsor. On też nie chce odchodzić z Formuły 1. W związku z czym, naprawdę ja się cieszę z tego, że to Robert Kubica to zrobił, a nie zrobił to William. Że to Robert wypowiedział umowę, a nie zrobił tego Williams. Więc Robert wyszedł na tym bardzo dobrze. Postawił się z ogromnej dobrej strony. Z ogromnej dobrej strony się po prostu pokazał w świecie wyścigowym. Naprawdę. Także odważna też decyzja, bo to też warto powiedzieć, nie? W tak sytuacji, ktoś powiedział, tak beznadziejnie, jaki on był w Formule 1, w sensie nie mógł właściwie się pokazać z dobrej strony w większości sytuacji. W tych, kiedy musiał się pokazać z dobrej strony, to się pokazał z dobrej strony, tak? Ale okazji było bardzo mało. Bo prawda jest taka, że słuchajcie, no... Każdy, mówię, lubi Roberta w padoku, znaczy może nie każdy, ale większość osób naprawdę mu dobrze życzyła. Większość osób oczywiście, też wiadomo, że nie wszyscy, ale większość osób mu dobrze życzyła. Jest osobą bardzo lubianą w padoku. I wiadomo, że każdy mu dobrze życzył tego, żeby mu dobrze po prostu szło w Formule 1. Ale każdy miał taką świadomość, że jego sytuacja w Formule 1 po prostu jest słaba, nie? Bo mówię, no Williams nie mógł zagwarantować mu dobrego bolidu, nie mógł się pokazać z dobrej strony, nie mógł pokazać w dużej ilości sytuacji po prostu, że potrafi się ścigać, w związku z czym no nie było łatwo, nie było łatwo. No ale widzicie, jak Robert z tego wyszedł, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie jakiś fajny krok w przód, może gdzie indziej, a może zostanie w motorsporcie i na przykład wróci na grid w 2021 roku. Tak też może być, a wtedy, przypominam, może być dużo roszad w stawce, bo kończy się dużo kontraktów. Chociażby Vettela w Ferrari, chociażby Kimiego Räikkönena i to tylko jest kilka wspomnianych. A jest jeszcze ich dużo więcej. Ricardo chyba też nawet, także no, może być ciekawie wtedy na gridzie. Chociaż akurat w Renault jest problem, ponieważ mają młodego zawodnika, jak jest Christian Lundgaard. Teraz jest to zawodnik Formuły 3, natomiast wiadomo, że Renault będzie go chciało ściągnąć do Formuły 1. Stracili niestety niedawno Antoine'a Huberta. No i cóż, no muszą teraz, że tak powiem, zmienić troszeczkę kierowcę, w którego będą teraz inwestować, prawda? Na pewno u mnie, u Nowaka jest ta radość ze ścigania. Coś, co Robert Kubica właśnie stracił. Sam to mówił na konferencji prasowej. Bo naprawdę jedzie mi się rewelacyjnie teraz, serio. Nawet jestem, no jestem ciut wolniejszy, wiadomo, od Verstappena, ale on jest, wiadomo, no, na tym torze lepszy, zdecydowanie. Red Bull jest tutaj lepiej po prostu przystosowana do tego toru, trzeba to powiedzieć sobie jasno. Myślałem, że teraz jadę do boksu, ale zostaję, bo mam rekord w drugim sektorze. Zostanę jeszcze do boksu. Zjadę. Jest dobre tempo, szkoda by było tego tracić. Jest rekord, proszę bardzo, po 17 okrążeniach. Coś niesamowitego. A Hulkenberg zjechał do boksu. No i teraz pytanie, czy na tym zyska, czy nie? Okej, okay, box now, Nowak, box now. Plan A. Dobra. Ciekawe, gdzie wrócę. Chyba za tymi Racing Pointami wrócę. Byłoby to dosyć dobre. Dobrze.
Tak jest, nie zostanę przeblokowany przez nie. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Proszę bardzo, szósty wracam. Bardzo dobry wynik Nowaka. Szóste miejsce. Coś pięknego. No, po starcie z 14 pola może być naprawdę fajnie. I zobaczcie, co się stało. Nico Hülkenberg, gdzie wyjechał, widzicie? Wyjechał w tłumie. Ma ogromny teraz problem, bo jest blokowany. Proszę bardzo, wracamy na tor na miejscu czwartym w tym momencie. Zjechał Verstappen. Chociażby. I nie tylko Verstappen. I zobaczcie, co się dzieje. Walczymy o podium, proszę Państwa, w dzisiejszym wyścigu. No coś niesamowitego. Jakim cudem, dobrym tempem, tylko i wyłącznie. Bo inaczej tego nazwać nie potrafię. A tempo jest naprawdę bardzo dobre. Jesteśmy szybsi, szczególnie w drugim sektorze. Mamy tam rekordy cały czas osobiste. Znaczy absolutne, co ja gadam. Absolutne rekordy w drugim sektorze. Bez żadnego ścinania. Najszybszy czas okrążenia. Coś niesamowitego. Ależ Nowak ma tempo. A Vettel nie ma DRS-u. Nie muszę mówić, czym to pachnie. Nie muszę mówić, czym to pachnie. Co tu się za chwilę może wydarzyć? RS-u dużo, mogę jechać na wyprzedzaniu. Oszczędzam oczywiście na dohamowaniach tego RS-u, bo to się przydaje. Nie ma DRS-u Sebastian Vettel. Czy Nowak to wykorzysta? Czy Nowak wskoczy zaraz na miejsce na podium? Czy będzie trzeci? Max Verstappen rekord okrążenia. Jest dive bomb u Nowaka. Piękny atak i chyba zakończony powodzeniem. Nie, Niemiec kontratakuje. Imperium kontratakuje, proszę Państwa, nie udało się tutaj. Przestrzelił troszeczkę Nowak szykanę. Szykanę, pierwszy zakręt. No i teraz trzeba będzie uważać. Ciśnie z tyłu Max Verstappen. Ciśnie z tyłu Holender. Ale cisną też kierowcy z przodu. No tu się będzie działo. Będziemy się tak tasować do końca tego wyścigu. Tutaj powiedziałem, ciężko się wyprzedza. Trzeba tak zaryzykować. Trzeba zrobić takiego dive bomba, bo inaczej może być ciężko. Jeżeli mam być szczery. Może tym razem w trzecim sektorze Nowak to pojedzie lepiej, może tym razem lepiej się napędzi, może tym razem uda mu się wyprowadzić lepszy atak, lepiej się do tego ataku przygotować. Chyba tak, jest chyba bliżej w poprzednim okrążeniu Patryk Nowak, ale czy silnik Mercedesa będzie lepszy od silnika Renault? No chyba tak nie będzie. Jest dive bomb, tutaj próbuje Sebastian Vettel jakoś przejechać inaczej ten zakręt. Nie, zablokowany Sebastian Vettel i jest miejsce trzecie. Co się dzieje, proszę Państwa? Nowak jest na momencie na podium. Wyścigu o Grand Prix Węgier, na torze, na którym nie da się wyprzedzać, co tu się wyprawia najlepszego? Teraz trzeba się tylko skupić, trzeba się tylko trochę opanować, nie rozemocjonować się, bo to się może skończyć fatalnie. No i Nowak już dogonił Pierre'a Gasly'ego, już dogonił Debiona Butlera. Co ja gadam? Boże, co ja gadam za głupoty? Bottasa. Hamiltona, jeszcze gadam większe głupoty. A Verstappen z tyłu dogonił Sebastiana Vettela. I będzie teraz w nim walczył. Także to może być też ciekawe. Ależ teraz błąd mój. No to był big moment dopiero. Muszę uważać na coś takiego. Aż byłem bardzo blisko Gasly'ego. Bardzo byłem blisko. Wręcz musiałem się ratować przed uderzeniem. Może teraz jest blisko Patryk, jest blisko Gasly'ego, jest blisko Piecha. Ale nie, zobaczcie, on ma DRS niestety. Gdyby nie miał DRS-u, byłaby szansa. Teraz jeszcze silnik Hondy pamiętamy. Patrzcie, jak on tutaj hamuje, strasznie, po prostu strasznie. Samochód bezpieczeństwa, proszę Państwa, wyjechał na tor. Co się dzieje? Charles Leclerc odpada z sesji, ależ będzie teraz dramat na koniec. Oh my god, Verstappen jeszcze wyprzedził Vettela. Niedobrze, bardzo niedobrze. Hamilton slowing down, proszę Państwa, jakiś problem z samochodem. To może oznaczać problemy na końcu tego wyścigu. Proszę Państwa, ja nie wierzę. Co tu się dzieje? Nowak startuje z 14 pola. Ja wiedziałem, że nazywając odcinek z Austrii najlepszy wyścig w karierze, będzie to dosyć ryzykowne, bo jak będzie lepszy, to co mam napisać? Jeszcze lepszy? Jeszcze bardziej najlepszy? No bo ten wyścig, no przecież jest lepszy niż Austria. Przecież tutaj się trudniej wyprzedza niż w Austrii. Co się dzieje w ogóle? Jeszcze startowałem dalej z 14 pola. Walczę, proszę Państwa, o
mogę tak powiedzieć, o zwycięstwo. Mogę już to powiedzieć, że ostatnie trzy okrążenia, które nam pozostaną, będą kwalifikacyjne. Kwalifikacyjne. Safety car in this lap, safety car in this lap. Keep focus, stay positive, Patrick. Trzeba się skupić, bo tu może być ciekawie pod koniec. Ależ dreszczowiec będziecie mieli. Ja też! Wy już możecie, no... o odpowiedniej porze wiedzieć, co się wydarzy. Że tak powiem, jak oglądacie ten odcinek. Ja nie. Ależ zwalnia Hamilton, ma problem z samochodem chyba w ogóle. Ależ miałem teraz uślizg. Jedziemy! No to jedziemy, jak to się mówi w pewnej reklamie. Pewnego kierowcy wyprzedza Hamilton już. Znaczy, co ja gadam? Gasly psa Hamiltona, no i proszę bardzo, co się dzieje? Hamilton jakiś faktycznie ma problem. Kompletnie sobie nie poradził. Stracił to miejsce i jest drugi. Verstappen próbuje. Kontratakuje Imperium. O nie, co się dzieje? Niestety straciliśmy miejsce trzecie. Oj, oj, oj. Mój słaby restart dosyć. Co tam się dzieje? Czemu kierowcy są tak szybcy? Oh my god, co ja wyprawiam? He's slowing down, nie, po Hamilton zaraz pykniemy. A nie! Uwierzyłem za bardzo chyba, uwierzyłem za bardzo, Hamilton ma no jeszcze jakiś cień nadziei, ale to nie, to bez szans w ogóle, patrzcie, go szybko wyprzedził Red Bulle. Chciałem go tak ładnie od zewnętrznie objechać, nie udało się. Ale bez szans. Ale w ogóle jak szybki jest Perez? Co się dzieje? Dlaczego jestem tak wolny? Jakbym stracił w ogóle całą prędkość. Dobra, jest miejsce trzecie. No tak, popełniłem jeden błąd. Nie dogrzałem w ogóle opon, niestety. I dlatego straciłem te miejsce. I wyszedłem właściwie na zero, a Hamilton stracił. Mogłem być wyżej, mogłem jednak... walczyć o to zwycięstwo nawet. Bo byłoby naprawdę ogromna szansa na to. No trudno, ale jest na razie miejsce trzecie, proszę Państwa. No to jest tak cud. Tam nie wiedziałem, co się stało. Chyba Fetela strasznie się zachowałem z Fetelem. To prawda. No ale z drugiej strony, co zrobił ze mną ostatnio Russell? Wołał powstę do nieba. A boty grają do jednej bramki, także sorry. Trzeci sektor, proszę Państwa, już chyba w Gasly w ogóle wygra chyba wyścig Formuły 1 zaraz. A Verstappen jednak nie podoła, to jest chyba sensacja, jednak trzeba przyznać. Jakby nie patrzeć. Hamilton strasznie stracił, ale... tak, strasznie stracił, Button będzie czwarty, a Nowak kończy na podium we Węgrzech! Jest! Oh my god! Co tu się stało najlepszego? A pod koniec to już w ogóle nie wiem, co się stało. Aż musiałem na chwilę wyjść, nawet powiem wam szczerze, do menu, bo nie wiedziałem, co się wydarzyło, totalnie. Nie wiedziałem, co się stało. Aj, aj, aj. Gasly wygrywa. Gasly wygrywa. Drugi Verstappen, trzeci Nowak. No powiem wam szczerze, że po kwalifikacjach, gdybyście zobaczyli tempo botów, to byście nie uwierzyli, że tak szybko można na tym torze jechać. A Kubica 10, są punkty dla Polaka. Brawo, brawo, brawo. Oczywiście nie pierwsze w tym sezonie. Jakby nie patrzeć. Ale ładne barwy na podium. Oh my god. Jaż nie uwierzyłem, widziałem, moja twarz jest taka, która mówi, że no ale jest jakieś pocieszenie, no ale widzimy, Adrian Newey jest na podium. Cieszę się razem ze swoimi zawodnikami. Jest dublet w ogóle Red Bulla. Nie wiem, kiedy ostatnio był dublet Red Bulla w Formule 1. Oj, oj, oj. No cóż, jest miejsce trzecie, to jest w ogóle rewelacja, tak swoją drogą. Oj, co, nie ukończył kwiat? Leclerc, Norris dopiero 17. Ja pierdzielę, co tu się stało? No dobrze, proszę Państwa, ranking. Jest miejsce czwarte, awansowaliśmy więc z miejsca piątego. Natomiast w konstruktorce miejsce trzecie, McLaren, no blisko Red Bulla. Cały czas tutaj będzie bój. Tak jest, pokonany Russell, pokonany Lando Norris w klasyfikacji. Oh my god! Negocjacje kontraktowe. O! Brawo. Brawo. To było genialne. W każdym razie widzimy się w następnym wyścigu, czyli w Belgii. Cześć!